Pracując w tych firmach, w których pracowałam i na tych stanowiskach, które pracowałam, no realizowałam w pewnym sensie, można powiedzieć, moje wykształcenie, tak? I to jest, i to było naturalne. W trakcie tych lat coraz więcej miałam do czynienia z takimi, powiedziałabym, czasami dosyć dramatycznymi wyborami kobiet przede wszystkim, czy poświęcić się karierze zawodowej, czy poświęcić się rodzinie. I to jest odwieczny dylemat i do dzisiaj zresztą, jak rozmawia się w gronie kobiecym, to zawsze prędzej czy później ten temat jest poruszany. Dla mnie było oczywiste, że potrzebne są w Polsce rozwiązania, które pomogą to łączyć. I od tego już trochę, można powiedzieć, prosta droga do tego, co robię dzisiaj. Zainteresowanie tą tematyką również naukowe, bo 10-15 lat temu zaczęłam studia doktoranckie w tym kierunku. Później się tym interesowałam tak bardzo, bym powiedziała, konkretnie. No i szukałam sposobów na to, by się również zaangażować w tą działalność bardziej niż tylko po godzinach, tak mogę to nazwać. A zatem współpraca również z organizacjami pozarządowymi, które w tym obszarze rodzinnym i wspierania kobiet działały, no aż po tę szansę, którą otrzymałam 2 lata temu i zaufanie pana premiera w tym, by zająć się polityką demograficzną w takim kompleksowym wydaniu i zbudować dokument strategii demograficznej, który na te różne wyzwania odpowiada. Ten dylemat, muszę powiedzieć, towarzyszy kobietom, tak, ja patrzę z perspektywy kobiety od zawsze i będzie towarzyszył. I zawsze, ja też wiele razy na różnych etapach swojego życia zadawałam sobie pytanie, czy to, co robię, czy to jest ten dobry wybór. Zawsze mamy takie poczucie, że tam, gdzie nas nie ma, jest lepiej, tak? Ja wiele razy dzisiaj miewam takie myśli, że za dużo czasu poświęcam pracy, chociaż moje dzieci już są dosyć duże, niektóre dorosłe. A z drugiej strony pamiętam doskonale te momenty, kiedy ja, spędzając czas, można powiedzieć, na urlopie macierzyńskim, słuchałam o awansach moich koleżanek w tym czasie w pracy i miałam takie poczucie, że zostaję gdzieś w tyle i jakiś, w cudzysłowie, pociąg mi odjeżdża. Myślę, że najważniejsze jest, i zawsze takie sytuacje będą, myślę, że najważniejsza jest taka odpowiedź i to każdy musi sobie sam na nią odpowiedzieć, co jest dla niego w życiu najważniejsze. Bo ja osobiście nie wyobrażam sobie takiego poświęcenia się pracy zawodowej, które miałoby mieć skutek w postaci no, samotnego życia, tak? Nie wyobrażam sobie nawet dzisiaj wracać do pustego domu po pracy i jakoś się mierzyć z problemem samotności. Być może to wynika z mojego charakteru i takiego ogólnego podejścia do życia, natomiast uważam, że trzeba próbować mieć wszystko, to znaczy zadbać o tą stronę prywatną. Ona jest, tutaj, że tak powiem, zaniedbania są niewybaczalne, w tym sensie, że widzę to po również swoich koleżankach, które już przekroczyły chociażby 40 czy 45 rok życia i w tym momencie jakby już za późno, tak, zajmować się rodziną, w tym sensie, że wiadomo, z przyczyn chociażby biologicznych. Natomiast zaniedbania po stronie kariery zawodowej są wybaczalne jak najbardziej, tak, w tym sensie, że nawet przerwa w pracy, nawet długa przerwa w pracy wcale nie przekreśla możliwości robienia kariery później, tak? Jak mój przykład pokazuje, no, pewne rzeczy są nieprzewidywalne w życiu i planowanie kariery, owszem, jest potrzebne jak najbardziej i ma sens, natomiast oczekiwanie, że nawet ten najbardziej misterny plan się powiedzie, no myślę, jest jednak trochę na wyrost, tak? Bo życie weryfikuje różne decyzje. Mogłabym podawać przykłady bardzo wysoko postawionych menedżerów w korporacjach, którzy po 30 latach pracy dla danej organizacji zostali z dnia na dzień zwolnieni, tak? I nie było tutaj jakby... No i zostali z tą swoją karierą, można powiedzieć, oczywiście mają 30 lat doświadczenia, mogą gdzieś indziej tą karierę kontynuować i tak dalej. Ale po drodze na przykład rozpadły się im małżeństwa, stracili kontakt z dziećmi, nawet jeżeli to byli mężczyźni, którzy mieli rodziny. No takich przykładów mogłabym mnożyć i myślę, że dzisiaj oni, zresztą od niektórych to nawet słyszałam osobiście, bardzo żałują tego, tak, że do tego stopnia poświęcili się karierze zawodowej, że tą drugą stronę zupełnie zaniedbali. No i dzisiaj, można powiedzieć kolokwialnie, budzą się z ręką tak w nocniku i jest trochę za późno. Dlatego ja polecam taką zachłanność życiową i próbowanie wszystkiego i też taką cierpliwość w tym, że raz jest lepiej, raz jest gorzej. Znaczy raz kładziemy większy akcent na jedną stronę, raz na drugą. Jak rozmawiam z różnymi kobietami, koleżankami, to coraz bardziej, im starsze też jesteśmy i mamy większe doświadczenie, dochodzimy do przekonania, że dobry jest taki model, jak to nazywane jest w literaturze, sekwencyjnego modelu życia, czyli daje sobie czas na kilka lat, na przykład na to, by urodzić, wychować dzieci, później sobie daje kilka lat na łączenie tego, później sobie daje następne kilka lat na to, by się jeszcze bardziej zaangażować w pracę, bo na przykład dzieci moje już dorastają i nie potrzebują takiej ciągłej opieki i jest to po prostu o wiele łatwiejsze, tak? Bo dzisiaj mam tak, że to syn mnie czasem podrzuca do pracy, a nie ja muszę go gdzieś zawozić, tak? Więc różne są etapy życia.